Razem staje z rozkoszą bogów. Ostatnie miesiące w polskiej lidze to dominacja Wisły Kraków. We wrześniu 2003 roku przy Rejmonta doszło do meczu, który swą dramaturgią mógł się równać z pamiętnym spotkaniem Legia Widzew. Wisła spotkała się z Groklinem Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. Tydzień, w którym rozgrywane były Mistrzostwa Europy Siatkarek. Naszym dziewczynom szło tam znakomicie, aż dotarły do finału i ten finał był rozgrywany dokładnie w tym samym czasie, w którym mieliśmy to spotkanie Wisły z Groklinem. Początek meczu, który zaczął się z opóźnieniem finału Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Polki remisują 3-3 z Turczynkami. To jest jedyny przypadek w historii Canal Plus, kiedy podczas naszej transmisji podawaliśmy na bieżąco wynik innego sportowego wydarzenia niezwiązanego z naszą ofertą. Informacja z Ankary. 3-0 Polki zwyciężyły Turczynki w finale Mistrzostw Europy. Złoty medal dla naszych siatkarek. Kraków, mecz Wisła-Groklin, mistrz kontra wicemistrz Polski. To były troszeczkę inne zespoły niż teraz. Znacznie silniejsze i będące w lepszej, na pewno w lepszej dyspozycji. Byliśmy na fali, zaczęliśmy ten mecz rewelacyjnie. To tempo naprawdę było zawrotne, zwłaszcza w tych początkowych 30 minutach. Jest Sobolewski w polu karnym i 2-0. Szósta minuta meczu, Groklin prowadzi 2-0, a Radosław Sobolewski, no już znamy ten gest, te buziaczki po strzeleniu gola. Niesamowity początek meczu w Krakowie. Wszyscy w Krakowie byli w szoku, bo no to coś niespodziewanego, że Wisła mistrz u siebie przegrywa z Groklinem i to 2-0. Jakoś miałem wrażenie, że ten Groklin za szybko prowadził w Krakowie. Że tam nie można prowadzić po 10 czy po 15 minutach 2-0. Myślę, że jakieś problemy z naszą koncentracją na początku spotkania. No, pamiętam, że w dużej ilości spotkań zdarzało nam się właśnie mieć problemy z koncentracją, czy na początku meczu, czy na początku właśnie drugiej części spotkania. Znowu atakujemy. Wisła na razie praktycznie żadną sytuacją do tej pory nie odpowiedziała groźną i mamy taką 200% sytuację. Widać, że Groklin naprawdę jest bardzo dobrze dysponowany. Zając teraz ładnie powstrzymał Żurawskiego. Podanie w tempo, nie ma spalonego i pusta bramka. Zając nie strzelił bramki w tej sytuacji. To byłby prawdziwy knockout. 8 minut gry, a to powinien być trzeci gol dla Groklinu. To być może był taki moment kulminacyjny tego spotkania. No właśnie, ja akurat sobie pomyślałem, nie tylko przy stanie 2-0 i także później po tym, jak Zając tej sytuacji nie wykorzystał, że Wisła ten mecz i tak wygra. Bo praktycznie Wisła wydaje się, że byłaby już na łopatkach. Myślę, że Groklin w tym momencie też się chyba zbytnio zachłysnął tymi dwoma bramkami i myślał, że chyba już jest po prostu po meczu, że to zwycięstwo ma w kieszeni. Nie tam nasz Pater doszedł do piłki. Żurawski! Żurawski na lewą nogę! Akurat grałem na środku obrony i podjąłem złą decyzję. Starałem się wyprzedzić Macieja Żurawskiego przy tej bramce. Minąłem się, piłka podskoczyła mi na nodze. Ja pamiętam, jak tak właśnie zakradam się do niego już i tak prosząc Pana Boga, żeby tylko Mariusz ten strzał obronił. Stało, że jest do przerwy, bo był wynik remisowy, bo to na pewno dodało nam skrzydeł. Brożek, Piotr Brożek do środka, jeszcze jeden zwód, Żurawski, znakomity balans, prawa noga, 2-2.
41 minuta, znakomita akcja. Ja się spodziewałem, że naprawdę w tej dyspozycji naszych piłkarzy ofensywnych musimy ten mecz wygrać. Paweł Brożek, Dubicki do środka przed polem karnym, Żurawski, Dubicki i bramka dla Wisły, 3-2 w 79 minucie, bramkę strzela Paweł Brożek. Zagraliśmy w tym ustawieniu pierwszy raz i ostatni raz.